Witam Was serdecznie na kolejnym filmie. Mamy już sierpień, dokładnie dzisiaj jest 7 sierpnia, sobota. Także jesteśmy dzisiaj w Borach Tucholskich. Nie wiem, czego naprawdę się dzisiaj spodziewać, bo to ostatnie dwa tygodnie, które tak naprawdę byłem tydzień na urlopie, a tydzień to była taka pogoda, że nie było sensu ruszać w las. Więc nie wiem, czego tak naprawdę można się spodziewać. Liczę na jakieś pieprzniki jadalne, może borowiki, ale nie przedłużam, jest godzina 7 rano. Zaczynamy! Dzisiejszy dzień, moi kochani, zaczynamy od pieprznika jadalnego. Kurki podobno znowu się pokazały. Będziemy dzisiaj to sprawdzać. Tutaj jest pierwsza. I zobaczcie, kawałek dalej wychodzą również też inne. Piękna sprawa. Widać, że w nocy dzisiaj trochę popadało. I tak sobie idę, patrzę. Taki liściasty zagajniczek. Początek jakby takiego nowego nasadzenia. Mówię, pokręcę się, bo warto. I mówię, co tam w odległości tak przebija? Zobaczcie. Nie wiem, czy już go widać, ale chyba tak. Pierwszy dzisiaj. Według mnie borowik usiatkowany. Ale super. Bo tak powiem szczerze, borowików się dzisiaj aż tak nie spodziewałem. A tutaj pierwszy na dzień dobry. Dzisiaj będę sprawdzał ich jakość. Dzisiaj zobaczymy, czy będą zdrowe. No, tu mnie martwi trochę, już to takie sitko. Może coś z kapelusza uda się uratować. Trzon jest dosyć miękki. Być może tutaj wygryzł trochę ślimaczek. Ale generalnie ten borowik prezentuje się no przepięknie. Pierwszy dzisiaj taki nas powitał. Oby było więcej. Szukamy dalej. Sprawdzam kolejny zagajniczek. Taki teren dosyć wymagający. Też takie świeże nasadzenia, już kilkuletnie. Takie rowki porobione. I zobaczcie. O, gdzieś był tu mój kolega. Jest. Przepiękny. Prześliczny. Ha, no takie chwile są najlepsze. O, jaki śliczny. Czyżby już szlachetny? O, wydaje mi się, że tak. Że to już jest borowik szlachetny. Piękny. Dzisiaj drugi. Ale chodźcie ze mną. Pokażę wam coś lepszego. Ja już go stąd widzę. Nie wiem, czy wy go widzicie. Zobaczcie, co tam stoi. Piękny kapelusz. Dostojny. No to chodźcie powoli. Ale pięknie pachnie ten prawdziwek, którego przed chwilą znalazłem. No życzę wam takich samych. Nie spodziewałem się, naprawdę nie spodziewałem się dzisiaj takich tutaj widoków. Zobaczcie. No cudny. Pokaż się. Zobaczymy. O. Nóżka. Trzon zjedzony przez ślimaki, ale tak generalnie kondycja całkiem niezła. Sprawdzę, pokażę wam potem, jak wyglądają te borowiki. Czy są zaczerwione, czy po prostu są już lepsze. No mamy 7 sierpnia. Może zdrowotność tych prawdziwków będzie lepsza. Ruszamy dalej. Taki oto trochę mieszany las. Przeszliśmy kawałek dalej. No i kolejny raz okazał się to strzał w dziesiątkę. Zobaczcie, co tutaj nam się kryje. Kolejne dwa borowiki. Tutaj na dole jest pierwszy. Tutaj jest drugi. No powiem szczerze, jestem w szoku. Nie spodziewałem się. Gdyby ktoś mnie zapytał rano, czy dzisiaj znajdziesz jakiegoś borowika, to raczej bym odpowiedział, że nie. Raczej pieprzniki, zwłaszcza, że wczoraj byłem na rynku na Przymorzu w Gdańsku zrobić taki rekonesans. Zawsze tam chodzę i patrzę, czy są grzyby. Jak są, no to zawsze ta szansa na te grzyby jest większa. Jak nie ma, no to wiadomo, szansa maleje. Wczoraj były tylko same kurki. Dlatego sobie myślę, o, jeszcze nie ma czasu. Nie ten czas, jeszcze borowiki się nie pojawiły. A tu proszę, zobaczcie, kolejnych 5 borowików już mamy. Dzisiaj jesteśmy w lasach, jakby patrzeć od Gdańska w stronę
ocypla, bory tucholskie. I będziemy potem sprawdzać bory sosnowe. Teraz sprawdzamy bardziej takie lasy mieszane. Opowiedzcie sami. Piękne borowiczki. Tak jak obiecałem, potem pokażę wam zdrowotność. Ruszamy dalej. No i penetracja takich tutaj jagodzin przyniosła właśnie kolejnego borowika. Zobaczcie, kto tu nam się schował. Piękne. Coś tu było? By mnie coś tu zaraz nie ukąsiło. To będą jaja jak berety. O, proszę zobaczyć, jaki śliczny. Zobaczymy, co się z niego nada. No mam nadzieję, że dzisiaj te borowiki w końcu będą nadawały się w większej części do zabrania. Fajne rurki, piękny kolor. Tutaj chyba znowu, ale to raczej bardziej ślimak działał niż czerwie. Także super. Szósty borowik. I dzisiejsze grzybobranie na razie, i to fajnie zdominowały borowiki. A w międzyczasie zobaczcie pieprzniki jadalne, które, tak jak mówiłem, na ryneczku widziałem w hurtowych ilościach, również tutaj rosną i śmiało można sobie nazbierać. Z początku były teraz kolejne dwie, widać takie niewysuszone, więc w miarę świeże grzyby, a my ruszamy dalej z nadzieją jeszcze na jakieś znalezienie borowików. Ruszamy dalej. Zobaczcie, aby nie być gołosłownym, to są świeże kurki, kilkadziesiąt malutkich owocników. Ucieszyłem się, że mogłem je wam pokazać. Przyglądam się bliżej, przy samej drodze. Kolejny borowik. Już dzisiaj szósty. Zawsze wam to powtarzam, żeby sprawdzać przy drogach, bo ludzie lecą w las. A przy drogach zobaczcie, jakie piękności można spotkać. No niesamowity. Piękne kolory, niewyjedzony. Trochę tutaj trzon, ale te rurki wszystkie piękne. No śliczny, no tak się cieszę, że mogę je wam dzisiaj pokazać, że szok. Ruszam dalej. Znowu przeszliśmy trochę właśnie w takie lasy mieszane, sosna, buki. I zobaczcie, kolejny młody grzybek. No jestem w głębokim szoku, że one dzisiaj sobie tutaj rosną. Nie spodziewałem się tego, więc radość jest przeogromna. Czekaj, to będzie siódmy albo już nawet ósmy borowik. Także mam nadzieję, że będzie zdrowy. Piękne kolory, piękne rurki. Tak się prezentuje nasz król lasu. A my ruszamy dalej. Kolejny gołąbek na naszej trasie. No i w życiu bywa tak, że czasem się w jakieś miejsce spóźnimy. I tutaj jest właśnie przykład takiego spóźnialstwa. Zobaczcie, jak wyglądał. Pięknie sobie tutaj rósł, ale się rozsiął. Żuczek tutaj ma pożywienie z niego. A on już tu zostaje na wieki. Trzymaj się, borowiku. I zobaczcie, że nawet takie giganty jeszcze można spotkać, kurkowe. Już na kamerze było widać, że dosyć duża. Pojedynczy owocnik, ale zawsze jest. A my szukamy tutaj borowików. Tutaj gdzieś przebija i uśmiecha się do państwa mała kurka. A w dalszej odległości zobaczcie, piaskowiec kasztanowaty. Można go generalnie pomylić z podgrzybkiem, z prawdziwkiem. Tutaj chyba jego młodszy brat. A on właśnie się tam prezentuje. Tak jak wspominałem, grzyb chroniony zostawiamy. A jeszcze dobry motyw, że tak powiem. Zobaczcie, obok tutaj znajduje się grzyb smerfowy, piaskowiec modrzak. Już nawet widać, jak on się charakterystycznie przebarwia na niebiesko, na taki kolor smurfowy tutaj na rogach. Przepraszam, na krawędziach kapelusza na środku. Też znajduje się na tej liście, więc je zostawiamy i szukamy
dalej. Tutaj to jest takie miejsce, gdzie normalnie czuć grzyby. Macie też tak, że jak się zatrzymacie, to normalnie jakby coś tutaj rosło i się rozglądacie. No, ja mam tak często. Zobaczcie, tutaj pierwszy pieprznik. Tutaj kolejne dwa. Ale normalnie czuć grzybkiem. Dobra. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś borowiki wam dzisiaj pokażę. Idziemy dalej. I namierzony kolejny grzybek jadalny. Aczkolwiek mam malutki problem z jego wstępną identyfikacją. Zobaczcie, jak wygląda. Nie wiem, czy to koźlarz, czy borowik. Aczkolwiek wydaje mi się, że bardziej borowik. Tak. Borowik szlachetny. Długi trzon. Śmieszna mała główka. Tak się prezentuje. Czegoś mu brakowało, że po prostu ta główka mu nie wyrosła. Albo słońca, albo deszczu. Ale fajne. Dobra, ruszamy dalej. No i w tym momencie pochwalę wam się, drodzy grzybiarze, bo mam pierwszego koźlarza pomarańczowo-żółtego. W tym roku tutaj się pięknie prezentuje. W świetle słońca porannego. Przepiękne. Są tutaj brzozy. O, ale gruby trzon. No przepiękny grzyb. No niesamowity. Zobaczcie. Ale przecudowny. No takie koźlarze to picabello. Super. No i trafił się podrabianiec. Przez dużą część grzybiarzy nazywany szatanem. Ale to nie jest szatan, to jest goryczek żółciowy. Imituje tutaj nasze borowiki, ale dodany do potrawy zepsuje jej cały smak. Nie wyrywam, pokazuję. Idę dalej i się śmieję do niego. Szatanie ty. I mamy tutaj gołąbki. Chyba kolejny raz wyborne. I zobaczcie, jak w tych mchach, tutaj typowe bory sosnowe, są pochowane te nasze pieprzniki jadalne, kureczki. No powiedzcie sami, w tym roku bardzo dużo tych kurek jest. Obrodziły wszędzie. Na rynku wczoraj kilka skrzyń kurek, chyba z 4 skrzynie widziałem, ale już takich wysuszonych. No i w lesie też te kurki w tym roku często spotykam. No jestem tutaj. Może za miesiąc już tu będę zbierał pierwsze prawdziwki. Oby tak było, czego sobie i wam życzę. A ja tutaj jeszcze chodzę. Tak liczę po cichu, może uda się jakiegoś spotkać pierwszego dzisiaj. Ale no takie nikłą tą nadzieję mam. Dobra, ruszam dalej. Był taki okres, że te kurki były w odwrocie. Ale znowu zaczynają się pojawiać i to naprawdę w sporych ilościach. Gdzieś tutaj były, chciałem wam pokazać, ale jak to... A, są. Z tymi kurkami bywa. Czasem człowiek głowę odwróci, a one już się pochowają. No fajne. Dzisiaj myślę, że jakby człowiek się skupił na tych kurkach, to i wiadereczko 3-litrowe bez problemu by uzbierał. A my szukamy dalej. I zobaczcie, tak jak wam obiecałem, że pokażę wam zdrowotność tych grzybków. Zobaczcie, tutaj piękny, nie ma czerwi. Z tych wszystkich borowików udało się raptem uratować 3-3,5. Ten malutki, tak samo czyściutki. No i zdziwił mnie ten, bo zobaczcie, również nie ma żadnego zaczerwienia. Ładne grzybki. Ten uratuje dzisiaj przygodę grzybobrania. Będzie sosik, no i jeszcze ten koźlarz, którego zaniosłem do samochodu, żeby go na darmo nie dźwigać. Dobra, ruszamy dalej. Kochani grzybnięci, na dzisiaj kończymy grzybobranie. Jak widzieliście na filmie, udało się znaleźć około 9 borowików, z czego 3,5 zabieramy do domu.
Wisienką na torcie był ten ostatni koźlarz pomarańczowo-żółty. Piękny grzyb, cały zdrowy, także on też dzisiaj wyląduje w sosie. A my co? Jutro może pojawimy się w jakimś lesie. Za tydzień pewnie też będziemy. Trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć!